Cześć, tym razem zadanie z, no, w sumie zresztą z Pazdry. Obliczyć entalpię izomeryzacji propenu do cyklopropanu, czyli propen, no, trochę zbyt duża, propen, no, to powiedzmy, niech wygląda tak. No i chcemy to zizomeryzować. Tutaj oczywiście izomeryzacja można napisać do cyklopropanu, czyli do takiego cyklicznego związku. No jak wiemy, alkeny są izomeryczne z cykloalkanami, także bez żadnego problemu tutaj możemy sobie zapisać w ten sposób albo w postaci skróconej. Czyli po prostu zwykły trójkącik można narysować i to będzie to samo. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy, czyli tak, to jest nasza reakcja docelowa. Oznaczymy sobie ją jako delta HX, powiedzmy. No i teraz izomeryzacji. Jeżeli entalpie spalania wynoszą odpowiednio. No i tutaj spalania związków w stanie gazowym. Czyli musimy napisać równanie reakcji spalania naszego propenu. No to nasz propen mogę sobie tutaj po prostu przepisać. I zapiszemy sobie równanie reakcji jego spalania, czyli spalanie w tlenie. No zakładam, że raczej do CO2. Ale to raczej i tak nie będzie miało większego tutaj znaczenia, jeżeli chodzi o liczby oczywiście tylko. Czyli tak, tu wpisujemy trójeczkę, ponieważ po lewo mamy 3 atomy węgla, wodorów mamy 6, więc tu również trójka. No i teraz 3 razy 2, 6 i 3 to 9, czyli mogę sobie tutaj wpisać 9 drugich. Jako współczynnik przed tlenem. Oczywiście, jeżeli mówimy o entalpii spalania, według prawa Hessa dotyczy 1 mola spalanego reagenta. Także tak to wygląda. No i możemy sobie tutaj zapisać tą delta H1, która jest równa... tutaj mamy, tak? No to sobie skopiujemy. No dobra, no i mamy w takim razie na razie taki zapis, teraz spalanie tego związku cyklicznego tutaj musimy sobie zapisać, czyli przepisuję ten związek, zostawimy sobie jedynkę przed nim, no i napiszemy dalszą część spalania oczywiście w ten sam sposób. No i dobierzemy sobie współczynniki, czyli tak, tu stawiamy trójkę, 6, czyli tu też stawiamy trójkę, 6 i 3, 9, czyli mamy 9 drugich również i to jest nasze delta H2. No i tutaj wynosi ono tyle. Ok, no i może sobie tutaj odkreślę, żeby się nic nie pomyliło. No i teraz tak, patrzymy sobie na reagenty, czyli tak, po lewej stronie tutaj, jak widać, mamy nasz propen i w reakcji tutaj cząstkowej, powiedzmy, tutaj również mamy propen, no i stwierdzamy, że nasz propen znajduje się aktualnie po odpowiedniej stronie strzałki, patrząc na tą reakcję tutaj górną, czyli naszą docelową. Tak jest po tej samej stronie po prostu strzałki, czyli tutaj jest jego 1 mol, tak jak tutaj mamy z przodu też niewidzialną jedynkę, także z tym nic nie robimy i żeby pamiętać, prawda, że już tutaj byliśmy, no to zapisuję sobie tutaj 1, czyli nie robię w zasadzie z tym nic. Teraz tak, patrząc na drugą reakcję cząstkową, jak widać, tutaj mamy... po niezbyt dobrej stronie ten nasz propen w takiej samej ilości, tylko tyle, że jest nie po tej stronie, prawda, strzałki reakcji. Zatem, żeby zmienić stronę,
Napiszemy sobie tutaj minus 1, co spowoduje, że substraty będą produktami, a produkty substratami. No, czyli możemy sobie teraz zapisać może te reakcje w takiej formie, jak być powinny, czyli zobaczmy sobie, to możemy po prostu przepisać, z nią nie robiliśmy nic. Z tą drugą natomiast, no to z tą drugą możemy od razu sobie tutaj zmienić po prostu strony na skutek tego mnożenia przez minus 1. O, prawda? No i sprawdźmy, czy nasze działania, czyli tutaj to mnożenie i tak dalej, no jest odpowiednie, tak? Czyli jak widać, tak, po przeciwnych stronach strzałki mamy tlen, no i w takiej samej ilości, więc skracamy. Tutaj również możemy skrócić, no i dwutlenek węgla również znajdują się po przeciwnych stronach. No i możemy tą reakcję zsumować, przepisując wszystko to, co było po lewej stronie, po prostu kopiując albo przepisując, to już jak chcemy, czy tam jakie tam mamy możliwości. Ja sobie tutaj skopiuję oczywiście. Dobra, mamy strzałkę reakcji. No, w sumie to ta ramka już mi tutaj nie jest do niczego potrzebna, więc skasujemy. No i po drugiej stronie zostaje nam tutaj ten związek cykliczny. Przepisujemy i sprawdzamy, czy reakcja, która nam wyszła na końcu, zgadza się z tą reakcją ilościowo i oczywiście strony. Jeżeli tak, to oznacza tyle, że mamy wszystko prawidłowo. No i możemy teraz zapisać rozwiązanie. No to rozwiązanie nic prostszego, jak tutaj z tych dwóch liczb trzeba po prostu zapisać delta Hx, czyli tutaj to nasze delta Hx równa się, no i zapiszemy sobie równanie delta H1 razy 1 plus delta H2 razy minus 1, prawda? No i teraz podstawimy sobie cyfry i będziemy mieli wyniki, czyli podstawiamy sobie tutaj minus 1 razy, no i tutaj ta nasza liczba. No i teraz wykonujemy po prostu działania, nic z tym innego nie ma. Czyli mamy jeszcze 4. No i z tego całego działania wychodzi nam plus 20 i 6 kilojoule. Czy tutaj pisać na mol? No, możemy tutaj napisać na mol, ponieważ mamy tu po jednym molu, no, ale raczej nie ma takiej konieczności, wystarczy taki wynik, także jeżeli się podobało, daj suba, zapraszam na inne moje filmy. Jeżeli macie jakieś zadania, które mógłbym rozwiązać, to zapraszam do wysyłania, nie ma problemu, nagramy jakiś filmik. No i cóż, dzięki za uwagę i naprawdę obejrzyjcie inne. Jest już tego dość sporo. Cześć.